Cześć! W dzisiejszym odcinku zabieramy Was do miejsca szczególnego, do Pstrążnej, do tak zwanego czeskiego zakątka. Miejsca, wydawać by się mogło, zapomnianego, a jednak tętniącego życiem. Dzisiaj usłyszymy nieco historii o Pstrążnej oraz zobaczymy koncert wokalno-organowy. Zapraszam Was na film. Znajdujemy się w Pstrążnej, urokliwej miejscowości, a konkretnie przed Kościołem Ewangelicko-Reformowanym, który jest ściśle związany, jego historia związana jest z Pstrążną. Generalnie ewangelicy reformowani wzięli się tutaj na tych terenach za sprawą braci czeskich. Należy wiązać to z ruchem husyckim, ponieważ w tym czasie właśnie bracia czescy tutaj pod presją i prześladowaniami znaleźli się właśnie w Pstrążnej i tym sposobem właśnie w dalszych jakby dziejach powstał Kościół Ewangelicko-Reformowany. Został zbudowany w 1848 z inicjatywy pastora Bergmana. Czeski kącik, czy inaczej mówiąc zakątek czeski, mówi się dlatego, że generalnie te tereny kiedyś należały do Czech i większość miejscowości tutaj pobliskich, było ich około 17, należało właśnie do Czech. I jakby Czesi do tej pory czują sentyment i często odwiedzają właśnie te tereny swoich bliskich, zwłaszcza tutaj z pobliskich miejscowości, z Machowa, z Chronowa, nawet z Nachodu. Przyjeżdżają, ponieważ tu spoczywają na cmentarzu i mieszkają i też rodziny, między innymi i moja rodzina, która miała swoich przodków właśnie w Czechach. W kościele ewangelicko-reformowanym tutaj odbywają się cyklicznie koncerty. Generalnie głównymi takimi fundatorami bądź też organizatorami tych koncertów jest Stowarzyszenie Concertare, a także OKIS, czyli Centrum Kultury w Kłudowie Zdroju. Poza tym wspierają nas, jeśli chodzi o koncerty, Czesi. Czesi też również organizują tutaj koncerty. We wrześniu, właśnie 17 września, odbędzie się koncert dzięki Stowarzyszeniu Wielbicieli tego miejsca z Machowa. Także mimo tego, że jesteśmy bardzo nieliczną parafią, stanowimy tylko 8 osób, cały czas życie się tutaj prężnie toczy. Poza tym udostępniamy kościół do zwiedzania. Jest wywieszone są informacje, że można do mnie zadzwonić i ewentualnie ja w każdej chwili mogę podejść i mogą być to grupy zorganizowane bądź też osoby indywidualne. Zawsze służę jakby pomocą i z chęcią otwieram i opowiadam o historii tego miejsca. Mieliśmy okazję wysłuchać wspaniałego koncertu na Pstrążnej, gdzie co roku od 6 lat organizujemy Międzynarodowy Festiwal Muzyki Kameralnej i Organowej Ziemi Kłodzkiej. Ziemi Kłodzkiej, a więc również w innych miejscowościach, w samym Kłodzku, w Ambierzycach, a także po czeskiej stronie w Chronowie. Serdecznie Państwa zapraszamy na tą i kolejne edycje. Jak widzicie, ziemia kłodzka jest pełna niesamowitych miejsc, ciekawych historycznie, takich właśnie jak Pstrążna. Zapraszamy Was do odwiedzin, szczególnie do Kościoła Ewangelickiego, do jego zwiedzenia, posłuchania o historii i zapraszamy oczywiście na kanał na YouTube, projekt Ziemia Kłodzka, zasubskrybujcie nas, polubcie nasze social media, no i oczywiście do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie!